Mamy liczbę 357, trójka na pozycji setek. Te trzy duże kwadraty reprezentują 300. Jedna setka, druga setka, trzecia setka. Trzy setki. To właśnie oznacza ta trójka, bo zapisana jest na pozycji setek. Dalej mamy piątkę na pozycji dziesiątek. 1, 2, 3, 4, 5 dziesiątek. Te 5 pasków reprezentuje 50. I na koniec mamy siódemkę na pozycji jedności. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jedności. Te 7 kwadratów reprezentuje 7. Od tego odejmiemy 251. Albo inaczej mówiąc, odejmiemy dwie setki, odejmiemy 5 dziesiątek i odejmiemy jedną jedność. Zatrzymajcie to wideo i zastanówcie się, ile to będzie. Ok, zróbmy to teraz razem. Skoncentrujmy się najpierw na jednościach. Zaczynamy od siedmiu jedności. To jest nasze 7 jedności. Siódemka z liczby 357. I od nich zabierzemy jedną jedność. Zabieramy jedną jedność. I z tych siedmiu zostaje 6 jedności. Na pozycji jedności zostaje 6 jedności. Przechodzimy do pozycji dziesiątek. Zaczynamy od 5 dziesiątek. To jest nasze 5 dziesiątek. I zabieramy z nich. Odejmujemy 5 dziesiątek. No to odejmujemy jedną dziesiątkę, drugą dziesiątkę, trzecią dziesiątkę, czwartą dziesiątkę, piątą dziesiątkę. Zabraliśmy wszystkie dziesiątki, czyli zostało nam 0 dziesiątek. Na pozycji dziesiątek zostaje 0 dziesiątek. I na koniec zaczęliśmy od trzech setek i chcemy z nich zabrać dwie setki. No to zabieramy jedna setka, dwie setki i została nam ta jedna setka. 3 setki, odjąć 2 setki równa się 1 setka. Mam nadzieję, że to Wam pokazuje, co się dzieje na poszczególnych pozycjach, jakie są wartości tych poszczególnych cyfr. I czy to rozumiecie. Można oczywiście podpisać dwie liczby równo pod sobą i odejmować cyfrę od cyfry. 7 odjąć 1 równa się 6, 5 odjąć 5 równa się 0, 3 odjąć 2 równa się 1. Ale bardzo bym chciał, żebyście zastanawiali się, co się kryje za poszczególnymi cyframi na każdej z tych pozycji. To jest 7 jedności. Odjąć jedną jedność, daje nam to 6 jedności. To jest 5 dziesiątek, minus 5 dziesiątek. Tu nam nie zostaje nic. Na pozycji dziesiątek mamy 0 dziesiątek. Tutaj mamy 3 setki. 3 grupy po 100, minus 2 grupy po 100. Zostaje nam ta jedna grupa, to jedno 100. Czyli w wyniku otrzymujemy 106. Otrzymujemy jedną setkę, 0 dziesiątek i 6 jedności.